Hej, witam was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Wiem, mam nieogarnięte włosy, ale nie bez powodu. Zaraz będę je zabezpieczać i dzisiaj na własnej skórze przetestuję krem do twarzy, który był w ostatnim czasie omawiany na moim kanale, a mianowicie jest to krem BB od Essence Good Stuff. Krem ma bardzo dobry skład, kosztuje w Hebe mniej niż 20 zł. W tle używalności przez moich znajomych w ocenie ich wypada bardzo dobrze, więc ja dzisiaj postanowiłem przetestować go na własnej skórze. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał, jak będzie się utrzymywał, więc jeżeli was taka tematyka interesuje i chcecie zobaczyć test na żywo tego kremu, to serdecznie was zapraszam do oglądania dalej. Więc krem BB odkładam i szykuję się do nałożenia jego na skórę twarzy. I moi drodzy, ja już pielęgnację skóry twarzy mam zrobioną. Dzisiaj użyłem Essence Toner z Pionkan Cure, serum Mia z witaminą C i krem do skóry wrażliwej Koi. Także pielęgnacja jest już w pełni nałożona, także przechodzę do testu kremu BB. Ja dzisiaj z domu nie wychodzę, z tego względu nie będę aplikował kremu z filtrem, więc zrobimy sobie dzisiaj jego optymalny test trwałości w domu. Także ubieram sobie z wami opaskę na wizji, więc włosy trzeba zabezpieczyć do aplikacji kremu BB. Nie można ich ufajdać, ubrudzić. Pełna higiena, moi drodzy. Więc teraz w zbliżeniu widzicie moją skórę twarzy i w takim zbliżeniu będę próbować aplikować ten krem BB gąbką i zobaczymy, jak on będzie się zachowywać, ponieważ z opinii, które słyszałem, aplikowany gąbką znika, a aplikowany palcami pozostaje na skórze i zapewnia delikatne krycie, które można budować. Także zobaczymy, jak go sobie zaaplikuję najpierw palcami na skórę twarzy i teraz go sobie przyklepię gąbką. I zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. Konsystencja jest bardzo płynna, nie jest to tłusty kosmetyk. I jak możecie zobaczyć, faktycznie gąbeczką on ma bardzo małe krycie. Ale zaraz przetestujemy go po prostu w aplikacji palcami. I zobaczymy, jak on wtedy się będzie zachowywać. Więc ja sobie tą połowę twarzy zrobię gąbeczką. I zobaczymy drugą stronę twarzy, jak ten krem zareaguje w użyciu palców. Konsystencja bardzo lekka, jeszcze raz to wam powiem. Bardzo szybko ten krem jakby w skórę się wchłania i nie pozostawia takiego blasku sztucznego, perfidnego nabłyszczenia skóry. Ta skóra wygląda w taki sposób naturalny, no ale to krycie... No jest zdecydowanie za słabe, ale jeszcze zrobimy jeden patent. Spróbuję zbudować krycie tego kremu, aplikując kolejną warstwę gąbeczką. I moi drodzy, po drugiej warstwie ja już widzę, że gąbeczką jak najbardziej da się pracować z tym kremem BB, ponieważ no to krycie można w pełni budować. I skóra wygląda naturalnie. Nie ma tutaj takiego efektu typowo użytego podkładu. Ta skóra wygląda cały czas zdrowo, świeżo. Ja jestem w pozytywnym szoku. Genialnie ta skóra wygląda. No, możecie zobaczyć, że nie ma tutaj ani plam, ani prześwitów. Koloryt skóry został w pełni wyrównany. I jak najbardziej muszę wam powiedzieć, że ja jestem zadowolony z tego, co mi zaoferował ten krem BB na chwilę obecną. Także zobaczymy, czy jego trwałość będzie na odpowiednim poziomie za kilka godzin. Ale teraz zaaplikuję sobie na drugą stronę twarzy palcami ten krem BB i zobaczymy, jak on się zachowa aplikowany palcami. Ponieważ właśnie według opinii, opinie są podzielone, że palcami zaaplikowany ma lepsze krycie i że lepiej wygląda niż aplikowany gąbeczką. I zobaczymy, jak to będzie przy pierwszej warstwie aplikacji palcami, czy będziemy również palcami budować krycie, aplikując drugą warstwę, więc ja aplikuję sobie teraz palcami drugą warstwę tego kremu BB i zobaczymy, czy to krycie będzie... No konsystencja jest bardzo aksamitna, nie jest to naprawdę bardzo tłusta konsystencja. Jestem w szoku, że naprawdę ten krem BB jest tak esencjonalny jednocześnie, ale również bardzo, bardzo lekki. Mam nagrany dla was jeszcze film o kremie BB z Bar Minerals i jak najbardziej przy nim to krycie było ogromne. I po prostu jedna warstwa wystarczyła na optymalne pokrycie skóry twarzy, ale szczerze powiedziawszy muszę wam powiedzieć, że ten krem BB od Bar Minerals ma naprawdę maksymalne krycie i go widać na twarzy. On się zachowuje w pełni jak podkład,
a nie krem BB. Także puszczę wam ten test na kanał tego kremu BB z Bar Minerals, ponieważ nagrałem tego kremu BB test, także zobaczycie sami, jak on się zachowuje na skórze. Przypominam wam, że ja mam skórę suchą, więc również kosmetyki zachowują się na mojej skórze zupełnie inaczej, ale ten krem BB również właśnie z Essence był testowany na osobach ze skórą tłustą i trądzikową i nie spotęgował pojawienie się kolejnych niedoskonałości, ta skóra wyglądała zdrowo, nie wyświecał się, ale zobaczymy, jak to będzie u mnie. I teraz, moi drodzy, jak najbardziej mogę w pełni wam wyrazić moje zdanie na temat tego kremu BB, z tego względu, że przy dwukrotnej aplikacji gąbeczką i budowaniu ukrycia, ten efekt takiego glow, wyrównania kolorytu skóry jest na bardzo wysokim poziomie. Ale w przypadku aplikacji palcami, tutaj wystarczyła jedna warstwa, aby uzyskać ten sam efekt, co przy dwukrotnej aplikacji gąbeczką. Jeżeli nie chcecie brudzić palców, to możecie dwukrotnie ten krem BB zaaplikować gąbeczką i również uzyskacie taki sam efekt. A jeżeli lubicie aplikować kremy BB po prostu palcami, to jedna warstwa wam wystarczy na optymalne pokrycie skóry, wyrównanie kolorytu i zapewnienie efektu glow. Teraz go sobie przypudruję pudrem jedwabnym z Biochemii Urody. Jest to naturalny, bezpieczny zamiennik pudru jedwabnego Sensai, który kosztuje ponad 500 zł, a ma śmieci w składzie. A tutaj mamy czyściutki skład i ten puder jedwabny naprawdę jest rewelacyjny. Używam puszku z pudru Ecocera, ponieważ mi puszek został w domu, puder wywiało, ale jak najbardziej muszę wam powiedzieć, że ten puszek mi się w pełni sprawdza, tylko ciężko go domyć, ale daje się radę go domyć bez problemu. I zobaczymy, jak on się zachowa. Ja sobie dołożę pudru. Mam nadzieję, że mi tutaj nie wyjdzie flashback i nie będę biały jak trup. I zobaczymy, jak on się zachowa na skórze. Teraz pochodzę sobie z nim, tak myślę, 8 godzin i po 8 godzinach do was wrócę i ocenię go w pełni, jak zachował się na mojej skórze twarzy. Także do zobaczenia za 8 godzin. I kochani, wracam do was po 8 godzinach tego testu kremu BB od Essence Good Stuff i muszę wam powiedzieć tak, według moich obserwacji, ja mam skórę suchą, ale zaczął tak po 6 godzinach lekko się wyświecać na czole. Idealnie dopasował się do koloru mojej skóry, moja skóra jest cały czas rozświetlona, nikt nie zauważył, że mam krem BB na twarzy. Także jak najbardziej uzyskujemy naturalne ujednolicenie kolorytu skóry i jak najbardziej bardzo przyjemny glow i fajny wygląd skóry. Także ten hicior z Hebem, moi drodzy, zdecydowanie polecam. Jeszcze wam tutaj powiem, że po przypudrowaniu nie spryskałem buzi tym fikserem Got Stuff z arbuzem, który mam w domu. Po prostu przypudrowany tak nosiłem. I nie czułem żadnego dyskomfortu ani przesuszenia z tego względu, że puder jedwabny z Biochemii Urody nie wysusza skóry. Także jak najbardziej jestem z tego kremu BB bardzo zadowolony, rekomenduję go dla każdego typu skóry, moi drodzy. 17 zł w Hebe, maksymalnie do 19. Cud, bajeczka, rewelacja, nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować, moi drodzy. Także jak najbardziej rekomenduję go dla każdego typu skóry. Także moje kochane skarby, to na dzisiaj tyle. Jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Buziaczek wielki, ponieważ oczywista oczywistość, zawsze muszę was tutaj zabuziakować. Do następnego.